Moim dzisiejszym gościem na piątej rocznicy telewizji w Realu jest ksiądz Isakowicz-Zaleski. Proszę księdza, w czasie tutaj targów książki prezentuje ksiądz najnowsze swoje pozycje. Czy mógłby ksiądz przybliżyć widzom pokrótce, co znajdą w każdej z tych książek? Pierwsza z tych książek są to pamiętniki nieżyjącej już pani Rosalii Fernandez, która urodziła się w Stanisławowie, wychowała w Buczaczu. Bardzo pięknie opisała całe swoje życie, te wspomnienia opracowałem, zrobiłem komentarze, historię Buczacza, historię Kresów Wschodnich i dzięki temu jest takie żywe świadectwo, bardzo piękne, dlatego że pani Rosalia bardzo dużo przeżyła w czasie wojny, później mieszkała we Francji, ale była zawsze patriotką, osobą o ogromnym entuzjazmie. Jest to też świadectwo dla ludzi młodych, żeby widzieli, że pomimo różnych kłopotów można być człowiekiem uczciwym, prawym, porządnym chrześcijaninem i porządnym Polakiem. Druga książka to jest wywiad Rzeka. Kościół ma być przeźroczysty. Wywiad przeprowadził Tomasz Terlikowski. W tej książce poruszam problemy współczesnego Kościoła, ale także piszę o Kresach Wschodnich, relacjach polsko-ukraińskich, o liturgii ormiańskiej, także o ekumenizmie i wielu innych wątkach, które dotyczą bieżących spraw w Kościele, tak w Polsce, jak i na świecie. Poruszam tutaj też trudne tematy, jak lobby homoseksualne w Kościele, czyli lawendowa mafia, problem pedofilii i wielu innych. I pokazuje, że Kościół ma naprawdę ogromne możliwości, żeby być tym duchowym przewodnikiem całego społeczeństwa, ale musi się oczyścić. Czyli nie dziwi to, że jest grzech i są czarne owce, tylko żeby doprowadzić do oczyszczenia. I dlatego ta nazwa jest przeźroczysty, że każdy może zobaczyć, co dzieje się w Kościele, tak jak akwarium. Akwarium można podziwiać z wszystkich stron, ale akwarium musi mieć filtr, który oczyszcza i musi mieć dopływ świeżego tlenu. Inaczej będzie bajorko. Również pozostałe książki to są wydane już w poprzednich latach dotyczące Kresów Wschodnich, historii, szczególnie stulecie Bitwy Warszawskiej. No i dość zapomniana największa bitwa kawaleryjska, jaka była w XX wieku, zwycięska w 1920 roku pod Komarowem. Bardzo dziękuję.